Siemaneczko, witam was na moim pierwszym odcinku. Nie no, w sumie nie pierwszy, bo już kiedyś nagrywałem z farminga. A teraz jesteśmy na Starowsi. Na season modzie zaczniemy gospodarstwo rolne. Pierwsze co zaczniemy od zakupów. O, udało się wyskoczyć ten dach. Próbowałem tyle razy i... Ojejku, o, żyję. Dobra, pierwsze co zrobimy, kupujemy pola. I zaczniemy dzisiaj orkę, no bo to wiosna. Trzeba zacząć jakoś. Kupujemy to z krowami. 120 tysięcy, nie tak dużo. Z terenu możemy nakupić, a nakupić. Jeszcze kiedyś grałem na tej mapie. Pola są tu super, na przykład to. To pod trawę kupimy. Co tam jeszcze? Te można połączyć, ale nie są za ciekawe. Siódemkę kupimy. I ósemkę. I zostaje nam ile? 550 tysięcy. Ciągnik. Na pewno to będzie John Deere, bo to jest moja ulubiona marka. John jest, o jest. Ale patrzcie się, ile ustawień ma. Konfiguracja standardowa. Obciążnik nie, damy tu za przedniego. Kolor zmienimy, bo nie podoba mi się. Już go ustawiałem i zajęło mi to dość sporo czasu, bo mszelinki zostawiamy. Za szeroki czy nie? Na zwykły, bo za szeroki będzie. Jest okej. Dur. Tak, oczywiście Statfire ma być 3000. Bo nie ma 6000, jest tylko 3000. Dobra, lecimy niżej. Tak, to są te do włączenia funkcje. GPS oczywiście. Build. Może być ta kratka z przodu, bo tu za będziemy, znaczy tura będziemy montować. Co to jest? A, dobra, ta kulka na ten, spoko, jak najbardziej. Transmission Power Quad, o to się widzicie zmieniało w środku. Tak a propos. Całe damy sobie Power Quad. Electric oczywiście. Rów, przejrzysty dach. Drzwi, właśnie nie wiem czy pełne, ale chyba pełne weźmiemy, bo tym bardziej mi się lepiej wygląda mi to. Zrobimy pełne. Co tam jeszcze? Tak, światła pełne wszędzie. Access premium przednie. Kabinę work light, white, all. Front damy okrągłe. Stickers, wszystkie damy naklejki. All on one. Tak, damy to. To są te tu plastiki, jak widać. Nie wiem, czy szokę mają widać. Tak, to oczywiście wszystkie schowki premium. Jeden czy dwa? Jeden na mocnej lewej. Jest to tam z tyłu. TLS, teleskopowy na przednią oś. Może być. Damy sobie na 50 na godzinę najmocniejsze, 125 koni. Konsola ładowacza jak najbardziej. Mamy zakup, cyk. Do tego zaczniemy pierw od kultywatora. Głębosza w sumie 6-motorowego, tylko czy on nie będzie za słaby? 250 koni, oczywiście, że będzie za słaby. No to pługi lecą. 225 koni. Agromasza 150. Agromasza mu założymy, da radę. Uniwersalne czy listwowe? Damy listwowe. Kup. Szkoda, że ma z tyłu kółko, nie na środku, no ale to już nie. Kupiony. Obciągnik. Obciążnik. John Deere 1100, chyba 50 wystarczy nam. Myślę, że aż za dużo takiego byka. No to idziemy po traktor. Budynków kupimy dzisiaj na pewno Chopina, ale zaczniemy orka. Pyk. Zobaczmy, czy działają te. On działa wszystko. Déjà vu. Kierownica. Wysuwa się. Chowa się zajebiście. Gaz, ale coś nie działa. Tamten się zamknął.
Nie może działać podnośnik. Nie. Ale jak maszynę zaczepimy, powinno działać. Dobrze. O, z... No elegancki, powiem wam, kurwa, kozak. A to nie jest obracany? Nie. Dobra, lecimy. Najpierw obciążnik założymy. Fajnie te biegi przeskakują. O. O. Ale nie patrzyłem przy rewers. Na rewers działa tak samo. Super. O, uderzyłem kołem. Teraz jestem ciekaw, czy działa... Wiesz, wow. No fajnie, będzie był super. Dobra, chcę sprawdzić jedną rzecz. To działa. Nie działa. I co, jedziemy orać, myślę, że... najbliższe pole mamy 7. Poczekamy, aż przejdzie migacz. Nawet piszcz. Wszystko orą, dopiero sieje od nowa całość. Ustawimy sobie GPS-a. Łuk obrócimy. A nie ten przycisk. Alt i C, co teraz jest? Automatyczna szerokość. Ma być. Zaznaczamy. O, jeszcze nam to nie wyszło, ale to nie zrobimy taką ścieżkę. Się ustawi sam. O. Powiem wam, że tak trochę mu brakuje tych koni. 9 na godzinę. Na ten czas, zanim on dojdzie do końca pola, my zdążymy otworzyć na sklep i to siewnik kupimy. Na pewno modowy, bo tu ściągnąłem sobie specjalny siewnik. O. Ja największy 3 metry. 14 na godzinę leci. Tam jeszcze Amazona 3 albo 4 metry. I to potrzeba 140 koni, albo ten 2000 litrów pojemności. Zakup zrobiliśmy na początku nieprzemyślany. I w następnym odcinku na pewno będziemy siać, więc będziemy wtedy najwyżej zmienimy mój zakup. Dzisiaj zaczniemy to pole trochę orać. Ja sobie później dokończę. A kupimy jeszcze szopy, gospodarkę zrobimy. Jeszcze pieniądz jakiś jest. Kombajn. Kombajn na początek będzie bizon na pewno, bo... Ale ta skrzynia tutaj w tym dronem to tak mi się podoba, że szło. Opuszczamy pług i lecimy. Trochę tekstury tego wyświetlacza nie są takie, jak powinny być. Ale to nic. Zobacz, to jak wygląda. Ładny ten porządek. Nie myślę, że to biegi wyświetla, ta dwójka to jest bieg. Ale co to jest? Głębokość pługa się nie zmieni. Da się tego przesunąć, więc będzie to. A, nie działa mi, dobra, wiem dlaczego. O, tą ścieżkę tu musimy wyrównać, tą brudzę. O, wiecie, on 8 na godzinę płaci.
Daję sobie, nie popatrzyłem, czy te biegi tu chodzą, czy nie. Klikiem pokazuje. Na wracaniu zobaczymy. No, troszkę mu brakuje mocy. Ale to nic. Tak naprawdę nie popatrzyłem, co na tym polu było i muszę zaplanować sianie. Zatrzymam się na chwilę. Była soja, więc po soi co, może rzepak. Pszenica? Zobaczymy. Czy po soi fajnie byłoby rzepak. Nie to. Ale to jest. Planer pod zmianą. Dajemy ogór, pszenica, więc rzepak. Soja. Co pod? Pszenica fańska, kuje, bawełna, rzepak 1.08. Damy tak, damy rzepak i po rzepaku pszenicę walniemy. Będzie słuszna decyzja. Właśnie miałem zobaczyć, że biegi się zmieniają. O Jezus. A tak, zmieniają się. Widzisz? Jeden? O. Dwa, trzy. Super. Wiecie co, zostawimy tu pracownika, nie sobie to ora, a ja pójdę zrobić zakupy na farmę. Muszę od silosu do kobieta, no może być kobieta, dobra, ora. Idziemy w ogóle, sobie uciekniemy. Gdzie rolnik, jedzie rolnik, czy dojedzie, zapisała mi gra. Tak, różne, co mamy różne, od budynków. Mamy stację wapnowania, to nas nie interesuje. Mamy big bucki, więc... Dobra, nieważne, nie wiem co to jest, więc nawet nie kombinuję. Tu mamy naszą gospodarkę. Z tego co wiem, chyba na najniższym profilu... Na najniższym profilu. Zaczyna się jako świeżak. Myślę, że wszystkie są budynki tutaj zlokalizowane na tej mapie. Ale jak nie mamy, je postawimy. Wystanie na krowy. Garaż. Garaż, który nas interesuje. Garaż walniemy sobie. Tutaj. Wyjazd na drogę. Drzewa postawimy. To się będzie mieli. To byłoby super. Troszkę zrobimy, ok, dobra, postawiliśmy budynek. Garaż mamy. Na pewno potrzebuję jatę na zboże. A jest niby, ale to jest tak duża, że... Jata. Nie, ale ta byłaby ok, myślę, że ta byłaby spoko. Jata, obrócimy sobie kamerkę tutaj, tak. Zrobimy tu. Można zboże sypać śmiało na kubkę, później ładowareczką podjeżdżasz, pyk, wybierasz. Elegancko. Mamy wiosnę. Chyba krowy mamy tu, więc krowy zostają, aczkolwiek wiata duża by pasowała na... O, tu była taka fajna. O, to jest zajebisty w ogóle mod, nie wiem czy widzieliście, aczkolwiek... Jak wam go przedstawię, który stawiamy. Tą postawimy. Tylko o siebie. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Stawiamy jedną. A dupa zbita. Dobra, zobaczymy to, przelecimy tam. Ups, prędkość maksymalna. Tak, bo może być tak, że odwrotnie się nam wybuduje niż powinno. Chyba B się włączało. A, bullet. O, patrzcie jak je stawię. Wiedziałem, że się zbytnie rzuci, więc musimy ją, tak powiem, kasować.
Trochę straciliśmy, ale to nic. Postawimy nową. Kopę. Zrobimy, wiecie, ją z czerwonego tego. Odwrotnie. Cyk. O, te znacze musi być w moją stronę. Dobra, stawiamy. Raz. I dwa, będzie na kiszonkę, bo zaczniemy kiszonkę robić, tak a propos, jak trawa urośnie. Materiał ładnie przygotowany. No to całe ściany już mamy gotowe. Elegancko. Następna szopa. Co do silosów. No tu będzie jedno, wysypiemy. No trochę ton wejdzie zboża. Tutaj dwa. O, patrzcie się tutaj jakieś będzie. Na zboże, więc jedno, drugie, trzecie. Na razie nas nie sypa, mam 263 tysiące tylko. Gotówki. Z tego co pamiętam, na tej mapie nie działała gnojowica, że nie dało się jej wybrać. Nie wiem dlaczego, ale nie działało. Co tam, jak nasz kochany ciągnik? Jeszcze znowu tak kombajn kupić i na pewno zawieźć. Elegancko, ora, patrzcie się. Dobra, robimy zakupy. Kombajny. Albo ładujemy w TXA32 New Hollanda, albo Bizona Super. Ten ma zbiornik 3500, ten ma 5600. Bo nic takiego tu nie mamy. Mamy jeszcze... No nie mamy. Czy jest CR8, to jest później, na dalszy plan. Ale chyba weźmiemy TX-a, bo jest tylko 16 tysięcy droższy, a... Aczkolwiek... Zobaczmy jakie kosy mają jedno i... Kosy do... Ten ma 4, ten ma 4,2, no niby Bizon ma szerszą, patrzcie się. Więc szczerze mówiąc... Ciul, będziemy mieć Bizon najwyżej później po następnych żniwach. Ciężki wybór. Polska. Musi być Polska, nie ma co. Polska myśl technologiczna. Kombajny, oczywiście. GPS? Nie, chyba nie ma co odroszyć GPS jak ten kombaj, nie. Mamy zakup zrobiony. Siewnik stoi. Załaba ten siewnik na razie zostawimy. Później może kupimy Fergusona, kupimy ciągnik na pewno drugi do siewnika. I to będzie też zadań specjalny. Przetransportujmy go, koguta włączymy, bo mamy 4 metry kosa, 4,2. Może się zmieścimy. Elegancko. Ale pięknie. Brutomierz działa. Wskaźnik prędkości na full. Paliwo na full. Ładowanie akumulatora pokazuje OK. Temperatura wzrasta. Więc jest dobrze. O, uciekaj kobieto. Uciekaj kobieto. Strasznie tu pusto. Tu by można postawić jedną halę, też tutaj przed stajnią i na prosto do paszowozu. Tutaj będziemy FMŻ-ta umieścimy, tam nie wejdzie chyba tamtą stodołę. O Jezu, nawiga czuję. Zobaczmy. No kosa na pewno nie wejdzie, to jestem pewien, nas bank. A, nie włączyłem. Nie rośnie, czego masz? Rośnie. Dobra, kosę walnijmy tutaj. Do kombajna nie trzeba nam wózka, bo... Wystaw rurę, pokaż ten. Uwaga, chyba wjazdu. Już mamy problem rozwiązany. Więc kombaj będzie stał. Dobra, postawimy halę jakoś, może nie będziemy się martwić. Bo tak jak tam tutaj. Na razie może stać. Póki to cyk, 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 cyk. Szopy. Do szopy, hej pasterzy. Szopy, bo... Teraz nie jestem pewien... Tak, tak jest. O, patrzcie.
Uwaga, jedno będzie na bale, drugie będzie na tym. Automatycznie muszę to wyłączyć. Jedyny komentarz, którego coś widać w tyłu. Kłas odpuścimy. Po co ma hydraulika się będzie? Dobra. Co? Jeszcze zakup mamy 132 tysiące, mamy pola. Siewnik mamy niekompletny. Pług mamy, ciągnik mamy. Siewnik skompletujemy zaraz. Rozsiewacz do nawozów na pewno. I tak, do czego zaczynamy teraz? Przyczepy, bo chciałem sprawdzić przyczepy, bo wgrałem. Więc sprawdźmy. Jest D55 Autosana czy Metal Techa. O, mamy taką jeszcze małą, ale to ona będzie do ciapka. Nie, to są DB, czekajcie. O, jest 55, kolor obręczy. Może to wszystko zostać, aczkolwiek podstawowy zmienimy. Inny szary. A burty na... Brawo, nie? 9900... pokrywa, nie? A nie, pokrywa się przyda, bo jakby... No i Boże, lało. Kolor obręczy zmienimy. Czarny? Już z innego. Podstawowy... No nie ma nic ciekawego, bo pomarańczowe. Fajne wygląda. Dobra, bierzemy. Raz. Dwa. Ustaną 98 tysięcy. Do siewnika trzeba dokupić takie coś jak, nie to, strony mechaniczne. A nie, nie, czekajcie, bo... Bębosze? Nie. Wiecie co, ja ten siewnik sprzedam. 3 metrowy. Kupimy Amazona. Będzie miał co robić z nim. Garaż. Cyk. Chyba szopy mamy. Ciągnik mamy, kombaj mamy, tylko brakuje. Przyczepy mamy, tylko brakuje nam. Co? Rozsiewacza do nawozów. Nawożenia. Weźmy tego. Nie ma nic mniejszego, nie? Jedne zakupy mamy zrobione. Opryskiwacze, to się nam przyda. A jest, ochrona roślin. Albo kupujemy Hardiego. 3 metry. Albo tego 21. Wiecie co, chyba kupimy Hardiego. Makuna ma to i to. To i to. To i to. Ciężki dylemat. Akko 1500. No, taki powinien być z przodu. Mówił. Nie, 21. Tu będzie lepszy 21. Cyk. Kupione. Kupione. I wiecie co muszę zrobić? Iść po pożyczkę do banku. Choć tak już mam dużo. A nie, nie mam dużo. No, pożyczymy. O Jezus, no tyle pożyczki mam. Dojdziemy do 400 tysięcy. Jakoś to powoli spłacimy. Jestem mistrzem brania kredytu w farmingu, także... Dla mnie to nie problem. Dobra, to mamy, to mamy. Mamy opryskiwacz, mamy siewnik, mamy przyczepy. Mamy rozsiewacz do nawozów. Do wapna nie mamy. Ojojojojojoj. O, ale to do wapna jest drogi na razie. Na razie go nie kupimy. Będziemy bez wapna lecieć. Małe ciągniki. Tak, Ferguson na serię 3000. Konfiguracja. Ciążniki nie, tu sprzedni. A nie, bo nie ma tu za. Ojejku. Ojejku. To co, te piątki New Hollanda? 20 koni. Te szóstkę.
Panda Favorita. Średnie, T6 102 konie, no to lepiej wziąć tą. T6 kupimy. Szerokie z obciążnikami wrzucimy mu na razie. Agri Bumper. Nie, chyba za mały do Agri Bumper. 1600 to by go za mało. Ale byśmy na 1200 Agri Bumper GPS. No i za chwilę cena pójdzie tak do góry, że... Dobra, na razie 125 stanie, kancelowa odwalczanie. I co? No mamy to, nie? Czyli możemy powoli przewozić już New Holland. Zapniemy opryskiwacz. Tak trąbię. Pięknie wygląda ten New Holland. Też jest moja ulubiona marka, jedna z ulubionych. Rządzić i New Holland. Takim dość się wyjeździłem, więc znam na pamięć. Te hale byłyby zajebiste na zboże, nie? Tamte. A tu są zamknięte, więc... Pokładamy tak. Część przeznaczymy na maszyny, a część na... siano, słomę dla byków, bo głównie będziemy zajmować się hodowlą byków. Więc oczywiście na mleko też coś pójdzie. Nie za dużo. Stoi. Jedziemy po co przyczepy teraz? Nie wiem, trzeba przykryć zawsze na zimę, kurwa, przyczepy. Przekonałem się o tym, że śniegu miałem dużo na przyczepach, jak sypał. Boga, o Jezus, ludzie chodzą jak chcą, wywalone mają na to, co się dzieje wokół. Weźmiemy siewnik, sprawdzimy teraz, jak siewnik jest sobie poradzi. No, on by ten większy mógł czwórkę wziąć. I pusty też chyba w porządku. Nieźle. Ale załadowany. A sprawdźmy to. Kupmy dwa palety na ziarno. Jestem ciekaw, jak to będzie sobie radzić. Powiem wam, że nie ma tragedii. Ładnie się prezentuje do niego. Trójka, żebym nie przejechał. Ale czwórka już była tak szeroka, że ciężko było przejechać. Pewnie pustymi te wszystkie patrzy. O kurwa, ała. Aż mnie zabolało. Żeby cały sprzęt po... No czekaj, działa ta lampa? Działa, wow. Działa. No bo to tyle w tym odcinku, zapraszam na następne, do oglądania. Następnym będziemy siać. Myślę, że już byki może jakieś kupimy. Na pewno trawę skusimy. O Jezu, zapomniałem tego jeszcze kupić, więc kredyt pójdzie jeszcze większy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Pozdrawiam, Paweł. Hej.